jest prosty. Ja przedstawiam wam, co będziemy dzisiaj robić, a wy w tym czasie zostawiacie łapkę do góry. Proste? Proste. Także w dzisiejszym odcinku zobaczycie paczkę 25x84+, paczkę 100x82+, dwa piki z kartą Footies lub Shapeshifter 93+, potężny upgrade składu, nagrodę za Foot Champions, nowego pika z ikoną, gdzie do wyboru mamy jedną z czterech kart i do tego dorzucę wam bonusowo paczkę 100x82+ z naszego drugiego konta, ponieważ okazała się ona zaskakująco pozytywna. Chcesz zagrać takimi kartami, ale brakuje ci końców? W takim razie wbijaj na supercoinsy.pl. Masz tam dostępne coinsy na każdą platformę, szybką dostawę, niskie ceny i prawie 100% gwarancji bezpieczeństwa. W kolejnym tygodniu promocji Footies możecie wygrać przepotężne karty widoczne na ekranie, a kod Footies daje wam 10% zniżki na monety. Link w opisie. Polecam. Czwarta drużyna Footies jest już do trafienia w paczkach, no i ja mam zamiar trafić jak najwięcej tych zawodników. Czy to się uda? No mam nadzieję, że tak, także trzymajcie kciuki i lecimy z pierwszymi paczkami. Co to jest? To jest Foot Fantasy, jakoś tak ten event się nazywał chyba, czy nie? Yogo Zota. No dobra. 92 overall na dzień dobry, zawsze spoko. Jeszcze z takiej słabej paczki. Teraz jakieś paczki za Division Rivals i kwalifikacje do Foot Champions. I proszę bardzo, jest urodzinowo. To będzie Zinchenko 90. Fajny foderek jak z takiej słabej paczki. Kolejna paczka jakichś piłkarzy Prime. Uuu, Hero, co jest? Te karty jeszcze dropią? Oj, oj, Brolin. No na początku gry był fajny. Dobra, kolejna paczka, tym razem jakaś wymienna. Jest urodzinowa wymienna karta. Ale to raczej nic specjalnego nie będzie, nie? To wszystko są raczej foderki po prostu. Koke. Dobra, 3 mega paczki rzadkich kart. Czy będą 3 mega trafy? Pierwszej jest zwykły walkout, więc sobie fajnie. Jak na taką paczuszkę naprawdę fajnie. Nkunku. Dobra, wymienna mega paczka rzadkich kart i wymienny walkout. Ale jaki? Anglia, PO i to będzie trend Aleksander w kręt oczywiście. Zaczynamy już przechodzić do lepszych paczek. No i na pierwszy ogień z tych potężnych paczuszek właśnie leci paczka 25x84+, za 20 level w sezonach. Także po prostu nie to się otwiera, nie kombinujemy, nie przedłużamy. Zerknijmy do środka, jest to ty, proszę, ktoś dobry? Belgia, bramkarz Thibaut Courtois, dobra, no będzie bramkarz do pierwszego składu, nie narzekam. To jest top 3 bramkarzy w grze. Przynajmniej na konsoli sobie pogram Thibaut, bo jak wiemy, no niestety, na prawdziwych boiskach Belg będzie miał bardzo długą przerwę i ubolewam nad tym faktem jako fan Realu. Jeszcze jest Ruben Diaz jako fajny foder. Nie no, generalnie naprawdę bardzo fajnie ta paczka wygląda. No i Courtois do pierwszego składu wlatuje, ja jestem zadowolony. No i dobra, na ostatnim odcinku tak bardzo chciałem trafić kartę Toty, nie udało mi się. Dzisiaj mam to już odhaczone, więc jeszcze karty Footies z tej nowej czwartej drużyny poproszę i będę spełniony. Paczka 10x85+, jest karta Champions League z Niemiec i to będzie Goretzka 92, więc overallowo też to wygląda nieźle. A co jeszcze w środku? No w środku poza Gorecką same słabe karty niestety. I kolejna paczka 10x85+, zerknijmy do środka. Karta Champions League, Francja, SO, to będzie Fofana, dobra. Ale co będzie pod Francuzem tutaj? Coś wyjątkowego? No nie, raczej słaba ta paczka w sumie, no nawet bardzo słaba bym powiedział. I przechodzimy do paczki 100x82+, potężna paczka, ale również niestety ogromne wymagania. Bo żeby tą paczkę zdobyć, trzeba było przepalić składy 85, 6, 7, 8 i 9. Ale teraz już nie gadajmy, tylko po prostu sprawdźmy, co w tej paczce dostaniemy. Niech sobie to po prostu leci. Zobaczmy sobie, jaka karta pokaże nam się jako pierwsza. Jest karta urodzinowa, więc raczej na spokojnie. To jest po prostu Zinchenko, ale mam nadzieję, że pod nim będą jakieś karty Footies. No proszę, to jest mój główny cel. Trafić karty Footies z czwartej drużyny. Ale one jak coś będą na końcu paczki, więc spokojnie. Tutaj to wygląda mocno średnio i mam nadzieję, że najwyższym overallem w tej partii nie będzie ten Zinchenko 90, tylko że ktoś go przebije, więc lecimy na koniec paczki. Oj, 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 oj. Nie ma. Nie ma niestety kart Footies, a foder. A foder jest taki sobie. No to nie jest dobra paczka. Dajcie znać, co wy trafiliście w tej paczuszce 100x82+, no jak jest u mnie, no to niestety widać. No i teraz na pewno trafię jakąś kartę Footies. Chyba, bo pora na pika z kartami Shapeshifter lub Footies 93+. I mam nadzieję, że ujrzymy tutaj jakiś traf, który może przebije tego Courtois w wersji Toty. Jedziemy! Po prostu, bez przedłużania. Zobaczmy, kogo tutaj będziemy mieć. Polecimy sobie po kolei, od lewej do prawej strony. A jak? Jest karta Footies. I kto to jest? No statystyki, no jak to karty Footies. Fajnie wyglądają. Okej, raczej defensywna karta. Jakiś boczny obrońca? Carvajal, okej, dobra, ej. Do składu Realu Madryt, który sobie na tym koncie kleje, idealnie. Tym razem Shapeshifter. Wysoko oceniona fizyczność. Dobre strzały.
Oj, to jest chyba całkiem niezła karta. Może to jakiś Manuel Neuer? Neuer, dokładnie. Poznałem po statystykach, bo na drugim koncie go mam. Footies znowu, to mi się podoba, że ten pik jest taki różowy. No staty ciekawe. Uuu, to jest jakaś chyba całkiem fajna karta. To nie będzie jakiś Jadon Sancho? Jadon Sancho, dobra. Wydaje mi się, że ten pik ogólnie to już można powiedzieć, że jest taki small win. I kto na koniec? Też footies, no pięknie, to mi się podoba bardzo. Te strzały trochę gorsze, obrona niezła. To będzie albo jakiś boczny obrońca, albo defensywny pomocnik. Dobra, nie wiem kto to, ale przekonajmy się. Fernandes. Najdroższą kartą z tego zestawienia jest Jadon Sancho, bo kosztuje on ponad 300 tysięcy monet, ale ja biorę Daniego Carvajala, bo jak wiecie lub też je, ja na tym koncie mam przepotężną siłę ofensywną i taki Sancho tak naprawdę wiele tam nie zmieni, a Carvajal będzie do tego wcześniej wspomnianego składu związanego z Realem Madryt, więc ja zabieram prawego obrońcę królewskich. I czy teraz w kolejnym piku z kartą Footies lub Shapeshifter przebijemy to, co stało się przed chwilą? Przekonajmy się, tym razem bez odsłaniania. Po prostu otwieramy to normalnie i zobaczmy, kogo tu dostaniemy. Oj, oj, oj. No nie przebiliśmy Sancho, nie przebiliśmy Carvajala. Weźmy sobie patriotycznie frankowskiego. Ja na tak fatalnym piku z ikoną zakończyć nie mogę i dążę do kolejnego upgrade'u w naszym składzie, a tym upgrade'em będzie nie kto inny jak Xabi Alonso w wersji 97 overalla, gwiazdki 5/5. Fantastycznie wygląda ta karta Hiszpana, oczywiście jako fan Realu Madryt nie mogłem przepuścić takiej okazji na tak fantastyczną kartę jak właśnie Hiszpan. Spójrzcie na te statystyki. Najgorsze na tej karcie jest tempo ocenione na 93, no to jest po prostu kosmita. I pora dokończyć sobie ligę weekendową. Zostały mi zaledwie 3 spotkania, bilans 13-4, no wrażenia niestety nie robi. Aczkolwiek tydzień temu było 18-2, to teraz można wrzucić na luz i nic wielkiego się nie stanie. Nawet jeżeli wbijemy tylko czwartą rangę, czyli 14 winów, aczkolwiek postaramy się o 16. I uwaga, chciałem wam powiedzieć, że ten Konate to jest totalny kocur, dopiero 7 meczów nim zagrałem. Ale jest po prostu fantastyczny, jak dla mnie obrońca konkretnie, każdy się od niego odbija. Ale ten Konate i tak jest nikim przy Xabim Alonso. Dla mnie jeden z najlepszych pomocników w grze. I teraz w tym momencie na odcinku będziecie widzieć, jakie bramki zdobywał Hiszpan w tych 17 spotkaniach, które już nim rozegrałem. No po prostu pomocnik kompletny, ciężko jest mu cokolwiek zarzucić. Także serdecznie każdemu z was go polecam. Ale teraz może koniec tego chwalenia i przejdźmy do grania. Jest pierwszy rywal w walce o trzecią rangę o 16 winów. Zobaczymy, czy ten comeback nam się uda. Kolega z herbem Barcelony. Skład ma solidny, ale dość mało kart footies. Vinicius i z bramką oczywiście. Roberto Carlos. Podwyższamy prowadzenie i to jest szybki win. 7 minuta i rywal się ewakuuje. No pięknie, wszystko zgodnie z planem. Bilans 14-4. Matias United będzie naszym przeciwnikiem w meczu o 15 wina. Fajnie było Matiasa pokonać, aczkolwiek widzę po składzie, że może być ciężko i że to jest ostro grane w FIFA w ostatnich tygodniach. Ojej, 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 to jest bramka. Dobra wrzutka na Petra Czecha, no i nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia. Mares pięknie. Erling Haaland, no strzelaj, brawo. Dogryweczka. Dobrze, dobrze, wszystko w tempo. Rodrigo, zabierz się tylko dobrze z tym, brawo. Rodrigo, lewa noga. Tak jest. Nie wiem, kto tam dał podanie tak szczerze nawet, ale wszystko było tak zagrane. Z takim timingiem, brawo. Jak Kunde tego nie przejął. Gol. Ja byłem pewien, że ja stoję Kunde na linii podania. No, no i karne. Tylko nie one. Brawo Tibo. Nie. Teraz nie strzelę, to Gigi. Dobra. Środek miał być. Dobra, to trzeba obronić. Come on. Brawo Courtois. Luis Figo. Naprawdę tacy ludzie jak rywal istnieją? Naprawdę mamy połowę sierpnia i tacy ludzie grają w tą grę? Wow, jestem pod wrażeniem. Najbardziej przykre dla mnie jest to, że ci ludzie po prostu marnują swój czas i nie jest im tego czasu szkoda, który poświęcili na ten mecz. Naprawdę, nie ma co robić w życiu. Gramy drugi raz mecz o 15 wina. Lemar? Po krótkim? Aj, było po drugim.
To jest totalna porażka. Nie da się dokończyć Food Champions normalnie w sierpniu, czaisz? Bielu, Bielu, proszę zagraj normalny mecz. Nie wymagam nic, ja chcę po prostu dokończyć ligę weekendową. Carlos, strzał, gol, Muriel. I wyjdź, proszę. Nagrodę za te wcześniejsze niepowodzenia otrafiałem na takie... Teraz na szczęście rywal wychodzi i to nam trochę przyspieszy kończenie tej ligi weekendowej. New York United będzie naszym przeciwnikiem w meczu o 16 wina, czyli w meczu o 3 rangę. Fajnie było ją wbić, ale bez ciśnienia, wiadomo jaki mamy etap gry. Jest na spokojnie. Nie, gol, kurde, ładnie to zrobił. Oj, Leo, Leo, zostaje minął Kunde jak chciał. Aj, kurtua, nie wiem, był przesuwany, ale jakoś się mnie nie słuchał. Alonso, Rodrigo, Muriel. Dobra, nie, no jak to nie jest gol? Już miałem powiedzieć, dobra, jeszcze walczymy, a tu cyk, takie coś. Leo. Na 3-0, dobra, trzeba dać rywalowi, że jest po prostu co najmniej półkę wyżej. Możemy się zastanawiać, co by było, gdyby tamten gość nie wyszedł przy tych karnych, kiedy miałem decydującego karnego. Ale nie będziemy gdybać. Zobaczmy, jak nam odda w tych nagrodach, bo bilans może okazać się nieważny. Zaczynamy od pików 84+, proszę bardzo. W pierwszym, jak będzie Grealish, żeby się nie bawić z duplikatami. Pik numer 2. W drugim piku Guendouzi urodzinowy, to jest spoko. No i pik numer 3 od razu. I João Cancelo. Pierwszy TOC lub Shapeshifter 92+. Czy dostaniemy kogoś ciekawego? Dostaniemy Smallinga pod przepałkę. I obawiam się, że z drugim pikiem może być podobnie, więc przekonajmy się, jak będzie. Uwaga. Rodrigo. To jest ciekawy traf dla ludzi, którzy nie mają Rodrigo Footies. Ja na przykład mam, ale i tak zabiorę sobie Brazylijczyka, ponieważ TOCy są teraz w cenie, jak wiecie, i są potrzebne w niektórych SBC-kach. Hej, jaka miła niespodzianka. Przechodzę teraz do sklepu, a tu paczka 10x85+. Ale najpierw otwórzmy jeszcze te paczki, które dostaliśmy za Food Champions. Duża paczka rzadkich zawodników, wymienna. Czy trafimy coś fajnego, wymiennego? Karta Food Fantasy, chyba tak się ten event nazywał. I to będzie Dominik Szoboszloj, czyli nowy nabytek Liverpoolu. Paczka trzech niewymiennych piłkarzy, zmiennokształtnych lub TOC 92+. Czy otrzymamy jakąś ciekawą kartę może do składu? Powątpiewam, ale mamy Francję, mamy bramkarza. Mamy Sambę, no czyli raczej tutaj już nic nie będzie. Czy mam rację? No mam. Więc nagrody za Food Champions bez historii dla nas. Za tą historię całkiem fajną może napisać paczka 10x85+, więc poproszę jej teraz do kogoś ciekawego, tak żeby ubarwić to wszystko, co się tutaj dzieje. No jest Inform, Kanada napastnik, to jest David, ale czy pod Davidem będzie ktoś fajny? Nie ma nikogo fajnego, niestety. I lecimy teraz z nowym, niesamowitym, przepotężnym pikiem z ikoną, bo jest to pik z ikoną. Shapeshifter, Toty, urodzinową lub Trophy Titans. Czyli dokładnie taki sam, jak był wcześniej, tylko teraz, uwaga, mamy tego pika 1 z 4. Ja mam nadzieję, że ta jedna karta więcej zaważy na tym, że przestaniemy tutaj trafiać. No nie oszukujmy się i powiedzmy wprost, totalne gówno. Lecimy i po prostu przekonajmy się, co my tu trafimy, ile będzie warta najdroższa ikona, jaka się tutaj będzie kryła. Proszę bardzo, pierwsza karta. Trophy Titans, Nazario. Chyba nie. Na pewno nie. Oj nie. Lam. Dwójeczka. Znowu Trophy Titans. To teraz Nazario. No w końcu musi być. Nie, to nie Nazario. Xavi. Też ta gorsza wersja. Czy wy widzicie, co my trafiamy w pikach z ikoną w połowie sierpnia? Zamiast tego 90+, w lewym górnym rogu, powinno być 93+. Jak nic, czemu nie ma pików z ikonami 93+, rok temu takie były. Trzecia karta. Nie, nie, Gerd Miller, Toty. To była fajna karta w styczniu, a nie teraz. Ostatnia szansa, widzowie, ostatnia szansa, żeby tutaj cokolwiek było. Teraz, teraz, Nazario, do 3 razy sztuka, prawda? Zidane. Zidane. Gerard. Ładnie się będzie palił Gerd Miller w jakimś SBC. I w tym momencie ten odcinek by się już skończył, ale tak jak powiedziałem na wstępie, bonusowo dorzucam wam jeszcze paczkę 100x82+ z naszego drugiego konta, ponieważ okazała się ona całkiem ciekawa. Lecimy, 100x82+, ogromna, przeogromna paczka. Future Star za pierwszym planie nie wróży dobrze, a jest to dokładnie Vitinha. No i nie jestem przekonany, czy ja w tej paczce trafię coś dobrego, ale zobaczmy do środka. Nie mówcie, że 89 overall będzie najwyższym overallem w tej paczce. Jedziemy, jedziemy tak sobie do końca. Coś tam będzie, uwaga. Uwaga. Jest Park Ji-sung. Nie wiem, czy on jest coś warty, ale mamy Footies Hero i mamy Simonsa. Dwie karty Footies w jednej paczce, no dobra. Ten Simons wygląda ciekawie. 5 na 4 gwiazdki, ale jak wygląda ten Park? 4 na 5.
Oceńcie moją paczkę i dajcie znać w komentarzu, co wy z niej trafiliście. Ja jestem w sumie zadowolony. Pozytywnie się zaskoczyłem. Bałem się, że ta paczka będzie fatalna po zobaczeniu jej początku.